Uporządkujmy na początek oba równania w taki sposób, aby niewiadome z x i y pojawiły się po lewej stronie równania, natomiast liczby po prawej stronie równania. Więc w pierwszym równaniu 3x przeniosę na lewą stronę, więc muszę odjąć, muszę odjąć 3x i muszę odjąć też Y. To tak, po lewej stronie otrzymam x odjąć 3x to jest minus 2x, odjąć Y to się równa. A tą szóstkę przeniosę na prawą stronę ze zmienionym znakiem, więc tutaj wpiszę minus 6. To samo zróbmy z drugim równaniem, z tym, że tą piątkę przenieśmy na lewą stronę, odejmijmy ją po prostu. Wówczas otrzymalibyśmy minus 1, ale zamieńmy kolejność. Najpierw napiszmy x odjąć 2y, a po prawej stronie zapiszemy to 4 odjąć 5, czyli minus 1. O. Ok. I teraz. Wybierzmy którąś z niewiadomych, może tą, przy której stoi współczynnik równy 1, bo wtedy będzie znacznie prościej z rozwiązaniem takiego układu równań metodą podstawiania. To zróbmy tak. Pierwsze równanie przepiszemy bez zmian, natomiast z drugiego równania wyznaczymy x. No tak to poprawnie się mówi. Wyznaczamy x, czyli minus jedynkę zostawiam po prawej stronie, natomiast minus 2y przenoszę na prawą stronę, zmieniając znak. Ok, klamerka. No i teraz to wyrażenie, które tutaj wyznaczyliśmy, podstawiamy do pierwszego równania. O, w ten sposób, w miejsce x. Widzisz, już, podstawi, już zastosowaliśmy metodę podstawiania. Natomiast drugie równanie przepisujemy bez zmian. Dopóki nie wyliczymy y z pierwszego równania. No to popatrzmy na pierwsze równanie. Tutaj musimy wymnożyć nawias przez minus dwójkę stojącą przed nawiasem, i wówczas otrzymamy takie wyniki. 2 odjąć 4y, y, odjąć y, to się równa minus 6. Tak, 2, odjąć 4Y, y, odjąć Y to się równa minus 6. Natomiast drugie równanie przepisuję bez zmian. O, w ten sposób. Wracam do pierwszego równania. W tej części tutaj muszę zredukować wyrazy podobne. Dlatego zostanie minus 5Y, dodać 2 to się równa minus 6. Drugie równanie to jest x, od, y, x równy minus 1 dodać 2y. Tutaj jeszcze nic nie zmieniłem. Wracam do pierwszego równania i tą dwójkę przenoszę na prawą stronę, więc otrzymuję minus 5y, równa się minus 8, a tutaj zostaje x równe minus 1 dodać 2y. W pierwszym równaniu dzielę obustronnie to równanie przez minus 5. Wówczas y to się równa 8 piątych. Przepisuję drugie równanie jeszcze bez zmian. I dopiero teraz do tego drugiego równania wstawiam w miejsce y 85. Więc y sobie przepiszemy. Natomiast w drugim równaniu otrzymamy minus 1 dodać 2 razy 85. Y zostawiam. A w drugim równaniu mamy minus 1 dodać 16. Piątych. Znów y zostawiam. Natomiast minus 1 zamieniam teraz na minus 55. I do tego dodaję 16. Y zostawiam. Natomiast x będzie równy. Będzie równy. Minus 5. Dodać 16. To jest minus, to jest plus 11, 11 piątych. O. I tak wyniki możemy zostawić w takiej postaci. Lub możemy je zamienić oczywiście na liczby mieszane. Wówczas tutaj mielibyśmy jedną całą i 3 piąte, a tutaj dwie całe i 1 piąta.